Witam, dzień dobry. Tu podcast Inny Świat. Ja się nazywam Paweł Mościcki. To się nie zmieniło. Mamy dzisiaj pierwszy odcinek noworoczny, więc jest to czas postanowień, planów, jakichś prób naprawy. W związku z tym postanowiłem poświęcić ten odcinek na rozmowę właśnie o takich różnych poszukiwaniach i naprawach, głównie indywidualnych i wewnętrznych, ale może to się przełoży też na jakąś szerszą perspektywę. Będę rozmawiał dzisiaj z Igorem Stokwiszewskim, którego za chwilę tutaj do studia zaproszę. Zanim to zrobię, to oczywiście zachęcam w nowym roku po postanowieniach i naprawach o śledzenie naszego kanału, lajkowanie, komentowanie, udostępnianie, a w już skrajnych przypadkach również o wsparcie finansowe na patronite.pl/innyświat. Będziemy bardzo wdzięczni, no bo dzięki temu wsparciu będziemy zdolni do poprawienia również naszego podcastu i rozwijania różnych inicjatyw z nim związanych. Przechodzimy niniejszym do rozmowy. Witam Cię, Igorze. Igor Stokwiszewski przed Państwem. Cześć, Paweł, witam. Nie wiem, jak przedstawić Igora. My się znamy wiele lat i już byłem świadkiem różnych przeobrażeń naszego gościa, ale w swoim długim życiu społecznym był już krytykiem literackim, chyba poetą też przez chwilę. Był taki, tak. W moim... Aktywistą kulturalnym to jest chyba cały czas. Jest autorem na pewno dwóch książek, Zwrot polityczny i Prawo do kultury, ale też był zaangażowany w działanie Centrum Pontedera, czyli Instytutu Jerzego Grotowskiego, wydawał pisma Grotowskiego, no i jest zaangażowany od lat w działalność krytyki politycznej, ale nie wiem w sumie, jak dziś wygląda twoja taka podstawowa, biogramowa tożsamość. Może to byłoby moje pierwsze pytanie, czy w ogóle to się zmieniło, czy ty jesteś po prostu aktywista i reszta jest w domyśle? Krótko mówiąc, chciałeś mnie poprosić, żebym się przedstawił. No ja cię trochę przedstawiłem, ale wiesz, jak najtrudniej się przedstawia ludzi, których się zna, no bo nie wiadomo, co wolno powiedzieć. Jasna sprawa. Wiesz co, ja myślę, ta główna tożsamość od lat to jest oczywiście krytyka polityczna i to jest działalność społeczno-kulturalno-polityczna na naszej szeroko pojętej lewicy. Ja nominalnie w tej chwili jestem zastępcą kierowniczki do spraw programowych Jasnej 10, społecznej instytucji kultury, którą krytyka polityczna prowadzi w Warszawie. Robimy to od kilku lat, jestem bardzo w to zaangażowany, bardzo mnie to też porusza. Ja myślę, że robimy świetne rzeczy. Przy okazji też oczywiście wszystkich zapraszam do Warszawy na Jasną 10. No i tak, chyba tak wygląda, wiesz, w tej chwili moja tożsamość. Jak pewnie wiesz, byłem zaangażowany w wiele rzeczy w Polsce i w ruchach społecznych międzynarodowych. W tej chwili siedzę głównie w Warszawie i robimy znakomitą, zaangażowaną, bardzo sensowną, jak wierzę, kulturę niezależną. No właśnie, to jest oficjalny profil Igora Stokwiszewskiego, ale ja cię dzisiaj zaprosiłem do rozmowy, bo jakoś tak wyświetliła mi się przed oczami możliwość właśnie udostępnienia takich rozmów, które jakoś tak toczyliśmy w sposób oczywiście niezorganizowany i jakoś tak niezaplanowany na tak zwanym offie. I chyba to jest taka rozmowa z gatunku, jest teraz sporo takiego, prawda, że mężczyźni ze sobą rozmawiają. Ja nie mam poczucia, że to jest jakoś tak istotne w tym wypadku, że to są męskie rozmowy. To nie o to mi chodzi, no ale rozumiem, że tak tutaj ma się z nami sytuacja. W związku z tym, a chodzi mi o rozmowę na temat takich zaangażowań właśnie i poszukiwań wewnętrznych, które bywają w ogóle przedstawiane jako jakoś sprzeczne i rozdzielne z tymi społecznymi, o tym pewnie jeszcze porozmawiamy później, ale może zacząłbym po prostu od tego, że oprócz tych twoich zaangażowań jesteś też właśnie od jakiegoś czasu zaangażowany także w buddyzm i w medytację i w rozwijanie swojej wiedzy, ale też jakiegoś takiego doświadczenia
na polu buddyjskiej duchowości i to wielokrotnie właśnie w tych naszych rozmowach jakoś bardzo ciekawie korespondowało z moimi dla odmiany nieoficjalnymi doświadczeniami, wieloletnimi, przynajmniej w moim odczuciu wieloletnimi, nie wiem jak to się na zewnątrz liczy, a mianowicie z psychoanalizą, bo ja mam tę przyjemność i szansę, że od wielu, wielu, wielu lat chodzę na analizę i jestem oczywiście po stronie pacjentów. Nie chodzę jako obserwator ani nic takiego. I chciałbym chyba, żebyśmy trochę porozmawiali może o jakichś takich przecięciach tych doświadczeń, ale oczywiście zacząłbym od twoich i od jakiegoś takiego backgroundu tego buddyjskiego zaangażowania. Jak to w ogóle się stało, że tym buddystą zostałeś, bo wiem, że już jesteś, że tak powiem, dyplomowanym czy tam legitymowanym buddystą, więc jakbyś mógł mi opowiedzieć na początku po prostu, jak w ogóle na to trafiłeś, dlaczego to cię zainteresowało i mniej więcej jak to wygląda teraz, no gdybyś miał to streścić w takich kategoriach jednak wciąż no takich obiegowych, no powiedzmy, tak? To znaczy, czy jesteś już bierzmowany i takie tam. Okej. Jest to dość długa historia, więc gdyby w pewnym momencie, gdybyś poczuł, że wiesz, że ona jest trochę przydługawa lub przynudnawa, to też ścinaj proszę, ale wydaje mi się, że opowiedzenie jej w miarę w takiej kompletnej trajektorii może być ewentualnie wartościowe, bo kiedy myślę o moich poszukiwaniach, to mam obraz bardzo, czy wspomnienie z dość wczesnego dzieciństwa. Myślę, że to mogłem mieć 7, może 8 lat i wyświetla mi się taki obraz, że sięgam po książkę z biblioteki moich rodziców. To jest książka, którą ja zapamiętałem jako książkę o Mongolii. Ona mogła być o czymś innym, mogła być o historii albo geografii Azji. Ale pamiętam, że znajduje się tam czarno-białe zdjęcie mężczyzny o rysach azjatyckich. Ja zabieram tę książkę do mojego pokoju i za pomocą kredek odrysowuję ten wizerunek. Książkę odkładam na półkę, ale ten wizerunek odmalowany kredkami w taki nieumiejętny sposób trzymam u siebie w pokoju. I to jest moje takie pierwsze wspomnienie z czegoś, co bym określił jako pewną fascynację Azją, ale też chyba z czegoś, co bym określił jako potrzebę nauczyciela, nauczycielki, guru, jakbyśmy w niektórych tradycjach buddyjskich albo hinduistycznych powiedzieli. I ta moja fascynacja, ona dość wcześnie też się zamanifestowała na zewnątrz, dlatego że jako wczesny nastolatek, taki 12-13-latek, zaangażowałem się wyczynowo w trening sztuk walki i robiłem to przez wiele lat. Też brałem udział w zawodach, no i wówczas też dostałem pierwsze, czy taki podstawowy trening medytacji, który był elementem treningu sztuk walki, ale też pamiętam ten okres jako taką autentycznie żywą fascynację kulturą wschodu. Ja wtedy przede wszystkim fascynowałem się w późnej szkole podstawowej i w liceum fascynowałem się Japonią. Dużo czytałem, miałem różne wizerunki związane z Japonią w pokoju i tak dalej, i tak dalej. I później, kiedy poszedłem na studia, odłożyłem te zainteresowania, czy też jakby to powiedzieć, trochę inne energie czy persony, które również we mnie były, zaczęły wówczas dominować, ale jakoś to było dość bliskie mi cały czas i pamiętam też, że szukałem jakichś sposobów realizacji tego typu zainteresowań czy potrzeb. Wspomniałeś o Work Center of Jerzy Grotowski and Thomas Richards w Pontederze i ja myślę, że moja wieloletnia współpraca z Work Center miała coś do czynienia właśnie z tym. Zresztą Mario Biagini, którego również znasz, jeden z dwóch spadkobierców Jerzego Grotowskiego, mój bardzo, bardzo bliski przyjaciel, jeszcze w tej historii odegra pewną rolę. Niemniej i później bardzo dobrze pamiętam taki istotny dla mnie moment, który jest związany z rokiem 2011. Nieprzypadkowo wymieniam tę datę, bo dla osób, które są zainteresowane historią ruchów społecznych, ta data nie jest obca.
Wtedy byłem zaangażowany w, należałem do takiej grupy międzynarodowych aktywistów postępowych czy lewicowych i aktywistek, które uczestniczyły w ruchu oburzonych w Europie, w ruchu Indignados w Hiszpanii, w okupacjach, ja głównie w Hiszpanii, we Włoszech i w Grecji, ale oczywiście, jak pamiętamy, ten ruch był paneuropejski, jak również we współpracy z Occupy Wall Street. I mówię o tym dlatego, że w Occupy Wall Street była taka frakcja, która bardzo silnie inspirowała się praktykami związanymi z gandyzmem, wywodzącymi się od Mahatmy Gandhiego, jeśli chodzi o praktyki prowadzenia walk społecznych bez użycia przemocy. I w ten sposób też trafiłem na Gandhiego i przypomniało mi się, a propos, znowu wracam do biblioteki moich rodziców w domu w Łodzi, przypomniało mi się, że w tej bibliotece znajdowała się wówczas słynna autobiografia Gandhiego, Dzieje moich poszukiwań prawdy, która w Polsce ukazała się pod koniec lat 60. albo na początku lat 70. Ja pamiętam, że myśmy mieli wydanie z początku lat 70. I zacząłem bardzo intensywnie studiować całą historię ruchu bez przemocy, który wywodził się z gandyzmu. I też pamiętam u Gandhiego taki fragment z tejże autobiografii, gdzie on mówi o pewnej kompletności podejścia do życia, o zaangażowaniu społecznym, politycznym, zaangażowaniu w życiu osobiste i wymienia też zaangażowanie religijne. I pamiętam, że wtedy, w tym 2011-2012 roku, miałem z tym pewien taki zgrzyt, pewien problem, ale jakoś to we mnie zostało. Zainteresowanie relacji pomiędzy polityką, duchowością i religijnością. Gandhi nie był buddystą, Gandhi był dżinistą. Dżinizm był jednym również, czy jest jednym z reformatorskich nurtów w ramach poszukiwań w Indiach. Powstałem dokładnie w tym samym czasie, czy kiedy buddyzm i współczesny hinduizm. I to jakoś ze mną zostało i zacząłem troszeczkę śledzić taką w ogóle historię myśli politycznej połączonej z myślą religijną czy myślą duchową w Azji, czy w ogóle w tym, co nazywamy ogólnie Wschodem. I nie trudno też w tego typu poszukiwaniach trafić na buddyzm ze względu przede wszystkim na figurę 14 Dalaj Lamy, który jest do niedawna był zarówno politycznym, jak i duchowym, jak to się mówiło, przywódcą Tybetu. Mówię do niedawna, bo 14 Dalaj Lama, warto o tym wiedzieć czy pamiętać, zrezygnował z funkcji politycznych, co jest też takim dziejowym, że tak powiem, wydarzeniem, ponieważ Dalaj Lamowie byli przywódcami politycznymi Tybetu od XVI czy XVII wieku, więc to jest naprawdę ważne. Niemniej te pisma Dalaj Lamy łączące buddyzm z polityką były bardzo interesujące. Może cię to zainteresować albo może zainteresować osoby, które nas słuchają i oglądają. Jest takie słynne, kontrowersyjne zdanie 14 Dalaj Lamy z jego autobiografii, które mówi, że Dalaj Lama mówi, że gdyby miał wymyślić system polityczne oparte na buddyzmie, najprawdopodobniej byłby to komunizm. Więc te refleksje takie polityczno-religijne, jakoś starałem się je śledzić, badać i też nie trudno, jak się poszukuje tego typu refleksji, nie trudno trafić na Thich Nhat Hanha, czyli twórcę współczesnego buddyzmu zaangażowanego. W bardzo wielkim skrócie Thich Nhat Hanh, który umarł w styczniu 2022 roku, był no, takim wielkim wietnamskim nauczycielem buddyzmu Zen, urodzonym w latach 20., który był również jednym z liderów ruchu pokojowego na rzecz zaprzestania wojny w Wietnamie, którą w Wietnamie nazywa się wojną amerykańską, i który zatem był zarówno społecznie, politycznie zaangażowany, jak i był po prostu mnichem buddyjskim i który stworzył czy dokonał renowacji czegoś, co współcześnie nazywa się buddyzmem zaangażowanym. Thich Nhat Hanh mieszkał niemal do końca życia na wygnaniu, założył wiele ośrodków, ale główny ośrodek buddyzmu Zen w tym nurcie Thich Nhat Hanha mieści się pod Bordeaux we Francji, nazywa się Plum Village, drugi ośrodek mieści się w Niemczech i ten w Niemczech, Waldbühl pod Kolonią, jest moim, że tak powiem, klasztorem buddyjskim, to tam
pojechałem, żeby, jak to się mówi, przejść na buddyzm. I wracając jeszcze, robiąc kilka kroków wstecz, już byłem w tych lekturach i w pewnym momencie, a propos Mario Biaginiego, to był 2019 rok, dzieliłem się z nim różnymi swoimi dylematami egzystencjalnymi, momentem w życiu i Mario zachęcił mnie, żebym czytał pisma Trungpa Rinpoche'ego. To był taki dość kontrowersyjny tybetański nauczyciel, jak to się skrótowo mówi, guru bitników, ponieważ urzędował w Stanach Zjednoczonych, był między innymi guru Alana Ginsberga. I kiedy zacząłem czytać Trungpa Rinpoche'ego, jego pisma dotyczące medytacji, od razu coś się we mnie odnowiło, jeśli chodzi o te praktyki z wczesnego dzieciństwa, czy też z nastoletniości, i postanowiłem wrócić do praktyki medytacji. I jak wróciłem do praktyki medytacji, te zainteresowania intelektualne jakoś kliknęły z tą praktyką, to natychmiast poczułem, że to jest coś, co w tej chwili byłoby dla mnie absolutnie najlepsze, po prostu przejście na buddyzm. Nie mogłem tego zrobić, dlatego że była pandemia, ale w sierpniu 2022 roku rzeczywiście pojechałem do Waldburg, do klasztoru Zen w tradycji Thich Nhat Hanh'a i, jak to się mówi, przeszedłem na buddyzm i od tej pory jestem świeckim, praktykującym buddystą. Dzięki. To jest ciekawe, że opowiedziałeś w ogóle tą historię, zaczynając właśnie od tych społeczno-politycznych rzeczy, bo to często chyba jest w ogóle nieobecne albo wręcz przeciwstawiane medytacji. Tak? To znaczy, że buddyzm, zwłaszcza ten western buddyzm, jak to się tak, Slavoj Žižek ma dużo takich joke'ów o western buddhizm i najczęściej to się pojawia w takiej roli, prawda, że to są tacy właśnie ludzie zachodu, którzy już trochę nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Już w tym takim turboindywidualistycznym świecie szukają jakichś kolejnych atrakcji, wyprani już z jakiegokolwiek takiego kontekstu własnego, więc idą w ten wschód, żeby tam właśnie, prawda, jakąś namiastkę czegoś znaleźć. I właśnie często też interpretuje się to jako taki rodzaj uskoku, prawda, umykania przed problemami takimi zewnętrznymi, społecznymi, politycznymi. To jest ciekawe, że ty żeś właśnie doszedł zupełnie od drugiej strony, że tak powiem, do tej medytacji. A powiedz, jeszcze ja bym do tego wrócił, bo to mnie też interesuje z punktu widzenia właśnie psychoanalizy, która dzieli podobne serie zarzutów często, prawda, że to jest właśnie taka współczesna, takie współczesny ego trip za duże pieniądze, nie? Że właśnie można się zająć sobą i wreszcie przestać martwić. To jest też taki stereotyp częsty, ale chciałbym cię jeszcze zapytać w ogóle o to, czy ty traktujesz to jako religię, to znaczy uważasz się za osobę religijną, czy to jest właśnie rodzaj jednak jakiegoś takiego, ja wiem, treningu, jakiegoś takiego habitusu czy zwyczaju, który ci pozwala lepiej się realizować jako jednostka. Oczywiście rozumiem, że tutaj z buddyzmem w ogóle jest tradycyjny taki problem właśnie, prawda? Czy to umieszczamy bliżej tego bieguna wierzeń religijnych, czy bliżej właśnie bieguna jakichś praktyk no na przecięciu właśnie medytacji, treningu, czy jakiegoś takiej dbałości o siebie, no nie wiem, jak to dobrze nazwać. Jak ty to traktujesz? Czy ty się uważasz teraz za człowieka religijnego, czy byś się rozpoznał w spisie wyznawców religii na świecie i tak dalej? Czy masz uczucia religijne na przykład? Rzeczywiście, wiesz co, kurczę, to jest strasznie trudne, bo tak jak zauważyłeś, z buddyzmem, zwłaszcza z buddyzmem na zachodzie, jest trochę problem czy wyzwanie, jeśli chodzi o to, czy traktować go jako religię. Ja nie mam problemu z tym, żeby zidentyfikować siebie jako osobę religijną, która praktykuje buddyzm. Nie mam z tym problemu, to nie jest dla mnie żaden wstyd czy hańba. Natomiast jak myślę o osobach, które przychodzą do buddyzmu,
z innych tradycji, powiedzmy, to zastanawiam się, czy one trafiają do buddyzmu dlatego, że poszukują, że prowadzą poszukiwania religijne. Ciekawe pytanie, ale wracając jakby do... No poczekaj, jeszcze tylko uszczegółowię jedną rzecz z tych pytań, bo wiesz, zastanawiam się też, w tym wszystkim jest ukryte chyba takie pytanie, które jest banalne, ale chyba w tym kontekście już nie do końca, to znaczy, no wiesz, dlaczego buddyzm, prawda? No bo jak poszukujesz duchowości, no to powiedzmy właśnie jako człowiek zachodu masz pełen wachlarz, prawda? Możesz sobie wymyślić, no już teraz to możesz sobie wymyślić naprawdę to tam, co tam sobie chcesz, ale że często się to identyfikuje właśnie z takim schematem potrzeb, prawda? Że wybierasz religię, która zaspokaja twoje potrzeby. I zastanawiam się, czy to chodzi o coś takiego, czy to chodzi jednak o jakąś specyficzną dla buddyzmu sytuację, perspektywę czy drogę, która nie jest po prostu, wiesz, wyborem rodzaju mleka na półce, tylko jest po prostu no, czymś, co odkryłeś i to można to zwać religią, można tego nie zwać religią, ale to jest po prostu coś unikalnego. To chyba też o to mi trochę chodziło w tym pytaniu. Si. Jak wspomniałem na początku, ja mam wrażenie, czy odkopuję z pamięci, że moja relacja do buddyzmu była dość wczesna, pochodziła z dość wczesnego dzieciństwa. Nie mam w swojej biografii poszukiwań duchowych, jeśli mogę tak powiedzieć, nie mam takich epizodów przeskakiwania z jednego na drugie, szukania w różnych, że tak powiem, mieszania w różnych garnkach, próbowania zupy i stwierdzania, ta jest najfajniejsza? Nie. To była dość, ta trajektoria, którą opowiedziałem, ja mam wrażenie, że ona była dość taka prosta i zmierzała w jednym kierunku, więc prawdopodobnie prędzej czy później, ja tak o tym myślę, trafiłbym na buddyzm, jeśli mogę sobie pozwolić na taki żart, nie żart, jeśli nie w tym życiu, to w następnych. Więc staramy o tym. Tak jest. Więc rozumiem te krytyki, które mówią o tym, że współczesny, nazwijmy go człowiek zachodu, który czuje się kompletnie już wypełniony po prostu ze wszystkiego, miesza i próbuje te różne garnki i decyduje się na któryś. W moim przypadku tak to nie wyglądało, ale wiesz co, jeszcze zahaczyłem się o te kwestie religii, bo ja bym powiedział tak, na pewno buddyzm odpowiada na moje też potrzeby związane z odpowiedzią na pytania natury eschatologicznej. To na pewno. To znaczy, innymi słowy, mówiąc zupełnie wprost, interesuje mnie pytanie, co się dzieje po śmierci. I dla mnie buddyzm, dla mnie osobiście buddyzm najtrafniej na to pytanie odpowiada. Daje mi to, co buddyzm na ten temat mówi, jak wspomniałeś, jeszcze będziemy o tym rozmawiać, daje mi poczucie pewności, bezpieczeństwa, daje mi poczucie spokoju wewnętrznego, pewnego rodzaju błogości i nadaje sens temu, co od czasu do czasu nazywamy naszym życiem. Więc pod tym względem mam do buddyzmu stosunek religijny. Myślę też o kwestii rytuałów, bo oczywiście wykonuję pewne praktyki. Podstawową praktyką w buddyzmie, jak wiadomo, jest medytacja czy medytacja siedząca, ale jeśli byś zapytał mnie, czy uczestniczę w rytuałach buddyjskich, tak, uczestniczę. Nie robię tego często, zazwyczaj uczestniczę w podstawowych świętach, jak święto Wesak, czyli Święto Narodzin Buddy, które przypada w maju, podobnie jak Wielkanoc, jest też ruchomym świętem. Zazwyczaj uczestniczę w ceremoniach, jak jestem na odosobnieniu. Jeżdżę, jak wspomniałem, do ośrodka w Waldbühl w Niemczech i uczestniczę wówczas w ceremoniach. Sam przeszedłem przez ceremonię przekazu 5 treningów uważności. To jest w mojej tradycji, której praktykuję, to jest ta ceremonia, która czyni z nas, może z nas czynić buddystów i buddystki. Uczestniczę też w pewnych ceremoniach noworocznych. Zresztą
Bardzo. Więc wykonuję też pewne praktyki, na przykład praktyki pokłonów, które są bardzo częste w buddyzmie, praktycznie we wszystkich tradycjach mamy je, więc z jednej strony buddyzm odpowiada na moje potrzeby związane z pytaniami natury eschatologicznej, z drugiej strony odpowiada na moje potrzeby związane z rytuałami. W takim razie tak, prawdopodobnie mamy religijny stosunek do buddyzmu. Natomiast to, co jest w buddyzmie dla mnie takie bardzo, bardzo mocne, to jest po pierwsze to, i to funkcjonuje właściwie jako pewien rodzaj sloganu, że buddyzm nie jest religią wiary, tylko jest religią doświadczenia, czyli innymi słowy nie zakłada się potrzeby wiary w jakieś transcendentne wartości, osoby i tak dalej, i tak dalej. Buddyzm jest religią, praktyką badania własnego umysłu, swojego kontaktu ze sobą, swojego kontaktu z zewnętrznym światem i tak dalej, i tak dalej. I kolejna sprawa jest związana z odpowiadaniem też na taką potrzebę, którą Thich Nhat Hanh nazwałby potrzebą wojownika bądź wojowniczki, czyli tej energii w nas, która jest związana z dyscypliną, pewnym pragnieniem aspiracji, samodoskonalenia. Jest w tradycji buddyjskiej taki bodhisattva, który nazywa się Sitigarbha i jest odpowiedzialny za tę energię w nas, która jest związana z aspiracją, z samodoskonaleniem się, z rozwojem jako osoby. I myślę, że też buddyzm odpowiada dobrze na jakby moją potrzebę rozwijania czy bycia blisko tej energii, tej persony we mnie, więc powiedziałbym, że zdecydowanie oscyluję pomiędzy kwestią religijną i kwestią po prostu samorozwoju czy samodoskonalenia. Dzięki. Wiesz co, a jeszcze cię dopytam ostatnią rzecz z takiego, powiedzmy, zestawu początkowego, jak początkowego, no ale takiego obowiązkowego, bo rozumiem, że buddyzm w związku z tym cię nie ogranicza, jeśli chodzi o, no ale właśnie nie wiem, czy tak do końca jest, to znaczy nie chcę mówić za ciebie, ale myślę o tym głośno, to znaczy, czy to jest tak, że w związku z tym, że jesteś buddystą, musisz wierzyć w, prawda? I wielokropek. To znaczy, że jest pewna narracja, która ma cię obowiązywać. Ja na przykład, ja byłem wychowany w rodzinie katolickiej i pamiętam, że już w momencie, kiedy do tego katolicyzmu jednak odchodziłem, no to właśnie bardzo istotne dla mnie było to, że był taki permanentny kolaps tych narracji, które poznawałem intelektualnie głównie, no z czymś, co musiałem cały czas uważać za obowiązujące, prawda? Że jest jakiś taki zestaw prawd, przekonań, obiektów, czy też postaci, które mają być dla ciebie, wiesz, jakąś taką, takim, no właśnie, empireum, w które ty masz wierzyć. No i to się też wiąże oczywiście z tym, że czy ty się na przykład czujesz urażony, jeśli ktoś się z tego śmieje albo to krytykuje, wiesz, bo to są też takie właśnie, to jest też religijne przywiązanie, nie mówię w jakimś takim głęboko medytacyjnym sensie, ale właśnie w takim, no właśnie trochę tożsamościowym, tak? Że jakby, że to jest twoja drużyna, twoja działka, twoja narracja. No, czy to też jest tak silne w buddyzmie, jak bywa w innych religiach, czy to właśnie przez to, że tu chodzi o doświadczenie, jest jakoś inaczej ułożone? W buddyzmie, przynajmniej tak jak ja go rozumiem, jak rozumiem nauki, jest raczej bardzo dużo z powątpiewania w dogmaty i sprawdzania rzeczy na sobie. I to jest zresztą zalecenie, które historycznie dał sam Budda. Tutaj mała dygresja, że tak powiem, pedagogiczna. Gorąco zachęcam osoby, które są w ogóle zainteresowane taką legendą czy biografią Buddy, do sięgnięcia do książki Karen Armstrong pod tytułem Budda, portret człowieka oświeconego. To jest znakomita właśnie pozycja, która w takim nurcie biografii historycznych, gdzie właściwie nie ma żadnych pewnych danych, więc jest to próba rekonstrukcji biografii Buddy na podstawie pism kanonicznych,
ale również na podstawie kontekstu historycznego. Znakomita rzecz i tam też przywoływane są dość znane z nauk słowa Buddy, który zachęca do tego, żeby powątpiewać w to, co on sam mówi, sprawdzać to na sobie. I to zalecenie takie niedogmatyzmu, również niedogmatyzmu w kontekście buddyjskim, je bardzo podkreślał Thich Nhat Hanh, mój główny nauczyciel. I to założenie nam bardzo, bardzo towarzyszy. Oczywiście, wiesz, my też jesteśmy w szczególnej sytuacji, mam na myśli sangę czy społeczność buddyjską na Zachodzie, ponieważ nie należymy do krajów historycznie buddyjskich, nie uczestniczyliśmy w wojnach religijnych, które się działy w Azji, nie mamy całego takiego bagażu historyczno-kulturowego, który też jakoś z buddyzmem ma związek. W tym sensie jesteśmy w bardzo specyficznej sytuacji. Właściwie buddyzm na Zachodzie w taki systematyczny sposób pojawia się w latach 50. czy 60. XX wieku i od tej pory dopiero możemy mówić o buddyzmie na Zachodzie w takim właśnie sensie ustrukturyzowanej pewnej tradycji z ośrodkami, z osobami, które na stałe funkcjonują w obiegu buddyjskim. Więc mamy też, stoimy też przed szansą trochę przedefiniowania buddyzmu. Zresztą ten wpływ, mówiłeś o zachodnim buddyzmie, ten wpływ zachodniej sangi na buddyzm to jest zupełnie inny temat, ale on też jest jakoś bardzo interesujący. Ale to, co jest charakterystyczne dla tej sangi, dla tej społeczności, szczególnie, czy być może przede wszystkim w buddyzmie zen, który ja praktykuję, to jest rzeczywiście takie podejście absolutnie niedogmatyczne. Ale zadałeś też pytanie o kwestię wiary w, to znaczy innymi słowy, czy muszę wierzyć w nieistnienie ja, współzależne powstawanie, w bodhisattwę Avalokiteśvary, czyli bodhisattwę współczucia, czy muszę wierzyć w reinkarnację, żeby w ogóle móc być buddystą. I w przypadku buddyzmu podejście do tego jest nieco inne, dlatego że, jak wspomniałem, w buddyzmie raczej nie mamy do czynienia z jakimiś transcendentnymi, zewnętrznymi wobec nas naukami, postaciami, siłami sprawczymi, jeśli mówimy o karmie, o współzależnym powstawaniu czy o słynnej reinkarnacji. To w praktyce wygląda to w ten sposób, że istnieje pewien korpus nauk, które wynikają z doświadczenia samego Buddy, nazwijmy to głównego nauczyciela. Kiedy mówimy o doświadczeniu, to mówimy również o procesach mentalnych, ponieważ w buddyzmie myślenie i przeżywanie emocji również traktowane jest jako doświadczenie. Więc mamy do czynienia z naukami, które wynikają z doświadczenia Buddy, a następnie całych pokoleń nauczycieli i nauczycielek, osób praktykujących, i te nauki są nam przekazywane. Ale tak jak wspomnieliśmy, główną praktyką w buddyzmie jest siedząca medytacja, z tym się prawdopodobnie buddyzm kojarzy najbardziej. I w praktyce medytacyjnej my sprawdzamy siebie wobec tych nauk i sprawdzamy, na ile one są nam bliskie, na ile identyfikujemy się z nimi, mamy też dużo możliwości rozumienia tych nauk, nazwijmy to na swój sposób. Więc możemy sobie spokojnie, stopniowo w procesie medytacyjnym dochodzić do własnych wniosków w odniesieniu do takich fundamentalnych zagadnień związanych z buddyzmem, ale ponieważ mamy perspektywę z punktu widzenia buddyjskiego właściwie nieograniczonego czasu przed nami, wielu, wielu, wielu żyć, żeby sobie spokojnie, widzę uśmiech na twojej twarzy, żeby sobie spokojnie te tematy rozkminiać, więc też nie ma, wiesz, takiej presji, nie ma takiej presji, żeby natychmiast jakoś wchłonąć te wszystkie sprawy i się z nimi zmierzyć. I chciałem jeszcze dodać jedną rzecz, bo
centralną kategorią dla buddyzmu jest kategoria cierpienia. Czy też buddyzm mówi mniej więcej coś takiego i to historycznie rzecz biorąc dotyczy pierwszego kazania czy pierwszej mowy, jakbyśmy raczej powiedzieli w odniesieniu do tłumaczenia słowa sutta, pierwszej mowy Buddy, gdzie on przedstawił tak zwane szlachetne prawdy. I w największym skrócie buddyzm mówi coś takiego. Cierpienie jest integralną częścią życia. Cierpienie być może nawet jest centralne dla życia. Większość życia poświęcamy na to, żeby zminimalizować swoje cierpienie. Więc kiedy medytujemy, kiedy kontemplujemy niektóre nauki, kiedy mierzymy się z własnym doświadczeniem życiowym wobec jakichś nauk, to poznajemy, czy one do nas trafiają, czy nie, właśnie po tym, czy osiągamy pewien, w trakcie medytacji, czy osiągamy pewien stan błogostanu, coś, co można by było nawet nazwać olśnieniem albo oświeceniem, dlaczego nie. I mamy takie poczucie wówczas, że tak, to jest to, to mi coś daje, to mi odpowiada na jakieś fundamentalne pytania i w tym sensie to jest absolutnie sprawdzalne. Każda nauka jest sprawdzalna. Też pamiętam, byłem latem na odosobnieniu właśnie w Waldbrühl i pamiętam piękną wypowiedź jednego z przyjaciół, który publicznie zabierał głos, też świeckiego praktykującego buddysty, który opowiadał o swoich doświadczeniach medytacyjnych i powiedział wspaniałą rzecz, że on ze wszystkim się zgadza oprócz jednego, nie może sobie wyobrazić nieistnienia ja. I wiesz, i to jest też okej, no jakby totalnie w porządku. I nie zmienia to faktu, że po prostu praktykuje i bardzo dużo elementów jakby sprawia mu, wiesz, taką przyjemność w rozumieniu minimalizowania cierpienia, ale tak, są praktykujący buddyści w Sandze na Zachodzie, którzy nie mogą się pogodzić z nieistnieniem ja. Jak mówisz o buddyzmie, to ja mam zresztą to jest właśnie powtórka z naszych rozmów wcześniejszych, bez nagrania, to ja na każdym etapie i do każdej prawie kwestii, którą poruszasz, mam jakieś odniesienie związane z analizą. Dlatego chciałem trochę to wrzucić, bo wydaje mi się, że to jest ciekawe. Oczywiście wydaje mi się, że żeby to naprawdę rozpakować, to trzeba by tutaj zrobić serię podcastów albo książkę napisać, ale chciałem parę rzeczy powiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest bardzo podobne na jakimś poziomie, że psychoanalizę ja zawsze traktowałem jako właśnie taki rodzaj dziwnego obiektu, zanim na nią poszedłem, prawda? Jako taki trochę, no właśnie metafizykę trochę filozofię. Miałem dosyć nikły dostęp do tego, jak to wygląda od tej strony terapii, sesji i po prostu bycia w procesie analitycznym. I jak na niego poszedłem, znaczy jak dołączyłem do tego procesu, może tak, to zacząłem... Znaczy jedna rzecz, która mnie najbardziej śmieszy, to są ludzie, którzy piszą o psychoanalizie z punktu widzenia filozofii, znaczy czytają tam Freuda, Lacana itd. i wypowiadają się na temat tego, jak wygląda terapia. To jest świetne, ponieważ to są no takie bardzo stereotypowe, bardzo naiwne i bardzo właśnie też takie ustawiające perspektywy. Tak? To znaczy, że prawda, ja też miałem je w sobie, w związku z tym wiem, jak się z nimi dealuje już w praktyce, tak? Na przykład taką, że no, ja tam siądę i zaraz mnie ta terapeutka będzie przekonywała, prawda, że tam kompleks Edypa. No właśnie jest taki zestaw, prawda, takich jakby prawd, które ja mam po prostu przyjąć, uznać i się nimi kierować i one mają mi rozwiązywać jakby wszystkie problemy, prawda, i tak dalej. I pamiętam, że właśnie jedna z takich wypowiedzi, które mi bardzo zapadły w pamięć ze strony mojej terapeutki, to właśnie polega na tym, że ona mówiła: Panie Pawle, mi zależy tylko na jednej rzeczy i to jest to, że pan mówił. I to jest wszystko, co tutaj ja od pana, znaczy ja też nie oczekuję, bo może pan milczeć, jak pan chce, to też jest jakaś forma mówienia, ale generalnie tam te wszystkie opowieści, no wie pan, no są, ale one nie muszą być właśnie zobowiązujące, bo chodzi o pewną praktykę i ta praktyka też jest ciekawa, bo to jest praktyka, z mojej perspektywy ona ma mniej eschatologiczny wymiar, chociaż dopuszczam taki moment, kiedy tu chodzi o jakieś ocalenie albo o jakieś
wyczulenie na właśnie na przykład cierpienie własne lub innych, które psychoanaliza nieprawdopodobnie rozwija moim zdaniem. I cieszy mnie wybór tej drogi, że tak powiem, ponieważ wydaje mi się, że ona to robi w sposób niegłupi, to znaczy nie naiwny. Ale jeśli bym miał powiedzieć, czym jest taka jakby praktyka, nie wiem, czy to w trakcie sesji, to wydaje mi się, że to jest trochę przeciwieństwo medytacji. To znaczy ja sobie wyobrażam, ostatnio zresztą była taka śmieszna sytuacja w polskim Sejmie, kiedy przemawiał Roman Giertych, no i on próbował powiedzieć do końca to swoje przemówienie i tam posłowie PiSu, zdaje się, walili cały czas, stukali w te pulpity, no nie, no robili wszystko, żeby go wybić z tego, nie? I ja dzisiaj sobie pomyślałem, że to jest obraz psychoanalizy, to znaczy, że siadasz, próbujesz zaśpiewać jakąś taką piosenkę, która ci od dawna w głowie krąży i którą lubisz, i ktoś siedzi obok i się cały czas wtrąca, znaczy cały czas nie pozwala ci się jakby poczuć dobrze z tą piosenką. Cały czas ci to komplikuje, cały czas ci każe się nad kolejnymi momentami tej piosenki zastanawiać. To jest strasznie irytujące chwilami, ale efekt długoterminowy, no ja chodzę na analizę już ponad 12 lat, więc to tam niektórzy uważają, że to jest dowód na moją absolutną nieprzenikalność, może tak jest, nie wiem. Nie mam jakby aspiracji do bycia jakimś genialnym pacjentem, chyba raczej nie wiem, ale mam poczucie, że to też jest trochę o tym, że bardzo powoli te piosenki, które ci ktoś wgrał do głowy, ale też do emocji, ale też do wyobrażeń, do tego, w jaki sposób ty jesteś ukształtowany, że one wszystkie jakby ulegają no takiemu audytowi, że się tak brzydko wyrażę, tak? To znaczy, że one wszystkie po kolei w sposób właśnie taki czuły bardzo, a zarazem jednak bezwzględny, są po prostu prześwietlane, nie? I to mi się wydaje no też czymś, co ja bym jednak kojarzył z jakąś drogą duchową, no bo ona, bo to jest jakaś taka próba no jak najgłębszego zredefiniowania tego, kim się jest, prawda? To znaczy, no ja nie znam żadnego, nie brałem udziału w żadnym przedsięwzięciu, że tak powiem, które mógłbym w skali do tego porównać, tak? To znaczy ani ideologiczne, ani żadne inne języki nic takiego mi nie zrobiły. Nie w tak systematyczny i w tak jakby no, dogłębny sposób. Tak? No bo to oczywiście oznacza masę bardzo ciężkich doświadczeń. Tak? No bo to są piosenki, które lubimy, które o nas stanowią, w które zaangażowaliśmy wszystkie możliwe jakby, prawda, środki psychiczne i emocjonalne, żeby one nam pomagały. No a one muszą odpaść, nie? I to jest ciekawe na końcu i to jest już taka ostatnia jakby w tej sesji moja refleksja, bo to chyba dotyczy tego właśnie, że to jest o tym doświadczeniu bardziej niż o serii przekonań. Ostateczna kwestia, która mi się wydaje szalenie interesująca, no to jest to, że psychoanaliza jest po to, żeby się kończyła. To znaczy w tym sensie to też nie jest religia, bo ja nie mam zostać psychoanalizowanym na zawsze. Chociaż to też jest kwestia dyskusyjna, to znaczy, że na ile ja to teraz rozumiem, no to chodzi o to, że to, co ja mam w gabinecie, to ja mam mieć zawsze. Tak? To znaczy, że ten ktoś, kto tam siedzi, niezależnie od tego, kto to jest, bardzo dziwna obecność, nawiasem mówiąc, i to jest osobna kwestia, ale że ja to mam jakby mieć poza gabinetem, że ja już będę po prostu w tym stanie, czy też w tej pracy zawsze i po prostu już będę osobą, która ma ten jakby wymiar trochę. Nie? Natomiast nie widzę tutaj punktu dojścia rozumianego w taki sposób i to dlatego chyba tak śmieszne i tak też może czasem krzywdzące, ale ja nie mam z tym problemu, są te zewnętrzne takie oceny, prawda? Że ktoś mówi, no dobra, no to ja nie wiem, to ta terapia działa czy nie działa, tak? Co ty tam jeszcze masz do odkrycia? Albo co, prawda, że to psychoanaliza nie jest o naprawianiu siebie w taki sposób, w jaki niestety teraz często się terapię rozumie, prawda? Że idziesz tam 5 sesji do domu i tego i masz wszystko dobrze robić, tak jak tam zaplanowałeś sobie. I w tym sensie to jest bliżej dla mnie doświadczenia duchowego, a z drugiej strony jakby no nie ma takiego punktu dojścia, w związku z tym też trochę nie wiadomo, przynajmniej ja tego nie umiem na razie powiedzieć, jak sobie wyobrażam no właśnie zakończenie tego, tak? To znaczy jakiś taki moment finalny. To tyle z jakichś takich garści analogii na razie, wydaje mi się. Jeszcze o tym cierpieniu, wydaje mi się, to jest bardzo istotne, bo ja chyba
Wiem, że Freud powiedział coś takiego we wczesnej bardzo swojej fazie jakiemuś swojemu pacjentowi, że mówi, proszę pana, chodzi o to, żeby zamienić w wyniku analizy histeryczne cierpienie na zwykłe ludzkie cierpienie. Tak? Znaczy, to nie jest obietnica, że wszystko będzie wspaniale i że nie, prawda, że ja miałem często takie wyobrażenie, że ja po prostu muszę być doskonały, nie? Że muszę skończyć jako taka osoba, która jest niewzruszona, po prostu, wiesz, nie do pokonania, a to tak na pewno nie jest, natomiast, że przynajmniej będziesz tyle tylko cierpiał, ile jest ci przypisane, dlatego, że jesteś po prostu człowiekiem i życie jest, jakie jest, tak, no, po prostu różnie bywa i czasem się spotyka wydarzenia, które po prostu są niszczące, ale chyba przez to też odkrywanie tych różnych rzeczy, ja mam o wiele bardziej taką jakby wyczuloną empatię wobec tego, jak bardzo ludzie cierpią psychicznie. To znaczy, że to jest coś, co w takim potocznym życiu się często zamienia właśnie w jakieś takie oceny, prawda, jakieś trochę plotki, trochę takie moralizowanie. A ja chyba dopiero dzięki psychoanalizie byłem w stanie naprawdę jakby ten ogrom czasem poczuć, nie? Że ludzie naprawdę bardzo cierpią i że to jest również ci, których ja nie znam, ale to widać, nie? I to jest gdzieś tam ciekawe, jak bardzo można być uwrażliwionym chwilami na bliźnich, że tak powiem, bez właśnie takiego, wiesz, takiego słodko-jebliwego, wiesz, wpadania w jakieś iluzje, nie? Że wszyscy się tam porozumiemy i tak dalej, bo to niestety się chyba nie stanie. Ale to bym chyba też jakoś wymienił. Słuchaj, przeszedłbym może do takich rzeczy już bardziej właśnie namacalnych, czyli do tej medytacji. Mhm. I też chętnie bym cię zapytał o to właśnie sprawdzanie różnych rzeczy, na ile oczywiście możesz i chcesz o tym opowiadać, no to tutaj zostawiam tobie decyzję. Powiedz, czy dla ciebie ta medytacja właśnie jest bardziej jakąś taką, no powiedziałeś, że to nie ma zewnętrznych instancji, więc rozumiem, że to nie jest tak jak na przykład w katolicyzmie, czy w ogóle w chrześcijaństwie, że się jednak po prostu rozmawia z kimś, prawda, że to jest jakaś próba odnalezienia jakiegoś takiego no, bóstwa, które z tobą rozmawia, czy jakoś jest obecne przy tobie. No i rozumiem, że to też nie do końca jest introspekcja, no bo introspekcja zakłada istnienie ja, a tutaj rozumiem jest pewien problem. Nawiasem mówiąc, ale to już naprawdę tylko hasłowo, jest to też oczywiście fundamentalny problem psychoanalizy, tak? To znaczy, że ja jest, no może nie iluzją, ale no jest to złożona kwestia i coś bardzo problematycznego. Ale powiedz, ta medytacja w twoim rozumieniu to jest przechodzenie przez, to jest... Jakbyś miał opisać, wiesz, co się dzieje w trakcie tej medytacji, co odkrywasz, co czujesz, albo co spotykasz, jak to po prostu byś jakoś tak przybliżył, jeśli to w ogóle da się zrobić na zewnątrz. Totalnie spróbuję, jeśli tylko pozwolisz, odniosę się do kwestii psychoanalizy, czy psychoterapii, czy psychologii w ogóle, bo też jeśli mogę tak powiedzieć, jeżeli już mam zrekonstruować swój pejzaż duchowy, to też jestem w trakcie terapii, moją praktyką jest psychologia procesu, a więc postjungowska psychologia i to ma coś do czynienia z analizą, mam na myśli figurę Junga, to jest praktyka stworzona przez Arnolda Mindela, która jest też, którą ja zdecydowałem się wybrać jako coś komplementarnego wobec poszukiwań buddyjskich, dlatego że ona jest również bardzo zainspirowana przede wszystkim taoizmem, ale też ma związki z buddyzmem i z praktykami szamańskimi, więc mówię o tym z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, żeby zaznaczyć, że również jestem w terapii i doceniam tego typu praktyki, ale mówię o tym dlatego też, że a propos buddyzmu na Zachodzie, jesteśmy w takim momencie i zwracam na to uwagę osobom, które ewentualnie myślą o tym, żeby zaangażować się w medytację albo w buddyzm, że istnieje na Zachodzie duża luka, jeśli chodzi o psychologię buddyjską. Znaczy istnieje coś takiego jak psychologia buddyjska. Generalnie buddyzm jest
powiedziałbym, takim systemem, filozofią czy religią, która jest mocno zorientowana psychologicznie, istnieje korpus bardzo bogatych tekstów psychologicznych buddyjskich, do których na Zachodzie, a szczególnie w Polsce, czy w Polsce również, nie mamy w ogóle dostępu. Nie mamy też dostępu do osób, które są w stanie prowadzić nas na sposób psychologiczny przez doświadczenie buddyjskie. To jest duża luka i jest to zauważalna luka i gorąco rekomenduję, żeby wypełniać tę lukę poprzez sięganie do zachodnich tradycji psychologicznych i psychoterapeutycznych, bo jeżeli ktoś ma wrażenie, że medytacja lub buddyzm załatwi jakieś jego problemy, może się bardzo, bardzo rozczarować i przed tym bym przestrzegał. Medytacja. Co się dzieje ze mną w trakcie medytacji? Sam przebieg medytacyjny tutaj krótko. Sam przebieg medytacyjny wygląda mniej więcej w ten sposób. Mówię tutaj o tradycji buddyzmu Zen, ale również poniekąd o tradycji buddyzmu tajawadyjskiego, dlatego że w przypadku Zen, które ja praktykuję, takiego wywodzącego się Chiny, Wietnam i Europa Zachodnia, akurat podstawy medytacji są te same, które są w buddyzmie tajawadyjskim. I podstawowym tekstem instruktażowym medytacji jest tak zwana Anapanasati Sutta, czyli w języku polskim, na język polski jest to tłumaczone jako mowa o uważności oddechu i przy okazji chciałbym zwrócić uwagę dla osobom, które ewentualnie interesują, których interesują teksty źródłowe buddyjskie, mam na myśli suty, zwracam uwagę na projekt Fundacji Theravada przetłumaczenia całego kanonu palijskiego na język polski. To jest jeden z trzech kanonów buddyjskich i naprawdę jest to wielka praca. Ja też ją skromnie wspieram finansowo, bo uważam, że to jest ogromne i wspaniałe przedsięwzięcie i też Anapanasati Sutta jest przetłumaczona na język polski. Dla porządku dodam jeszcze, że kolejnym projektem, który stara się przybliżyć teksty źródłowe buddyzmu jest Mahayana.net, więc już gorąco zachęcam osoby, żeby ewentualnie sięgały do źródeł. W każdym razie w tej sutrze dostajemy wskazówki, w jaki sposób medytować. I w praktyce wygląda to tak, że najczęściej osoba, która stara się zacząć medytować, pierwsze, co otrzymuje, to otrzymuje pewne wsparcie w tym, żeby osiągnąć prawidłową pozycję medytacyjną. To jest bardzo istotne, ponieważ pozycja, którą staramy się osiągnąć, ma być jednocześnie pozycją relaksacyjną, ale jednocześnie pozycją taką alertę, na pewnym skupieniu, czy medytacja nie jest zaśnięciem, zasypianiem, więc pozycja medytacyjna jest istotna. Więc dostajemy pewne wskazówki w odniesieniu do pozycji medytacyjnej i pierwsze, co robimy, to w sposób bardzo organiczny staramy się podążać za swoim oddechem i za skanowaniem ciała. I to jest pierwszy etap w ogóle praktyki medytacyjnej, który naprawdę polega po prostu na tym, żeby śledzić swój oddech i w miarę prosto siedzieć. Dostajemy pewne wsparcie w naukach, jak radzić sobie z rozproszeniem umysłu podczas tej pierwszej fazy. Można mówić o, można liczyć oddechy, można śledzić oddech od samego początku do samego końca, można skupić się jednopunktowo na przykład na czubku nosa. Wiesz, wdycham, czubek mojego nosa jest zimny, wydycham, czubek mojego nosa jest ciepły. Tutaj dostajemy jakby dużo wsparcia w tym, żeby generalnie rzecz biorąc uspokoić się. Później najczęściej, kiedy już uda nam się osiągnąć takie uspokojenie ciała i oddechu, włącza się oczywiście wtedy w sposób spontaniczny, zaczynają się przejawiać fenomeny umysłu. Najczęściej na początku są to emocje i może się pojawić jakieś wspomnienie, które wzbudza w nas gniew, może się pojawić żal. No, jakby przeżywamy to wszyscy na co dzień, więc jest to absolutnie jasne. I oczywiście jak ja siedzę i medytuję, to wszystko się we mnie pojawia. Obrazy z dnia dzisiejszego, wspomnienia z jakiegoś czasu, z dzieciństwa, przypominają mi się jakieś negatywne, pozytywne rozmowy. Wiadomo,
działa po prostu umysł. Jako osoby medytujące otrzymujemy kilka wskazówek, co z tym, jak sobie z tym poradzić. Jedną, mogę podać takie trzy przykłady. Na przykład, jeżeli to nie są jakieś takie bardzo silne emocje czy silne myśli, bo też pojawiają się oczywiście myśli, a więc albo wspomnienia, albo coś projektujemy w sposób wizualny, wspomnienia, albo coś projektujemy na przyszłość, jakieś spotkanie, które chcielibyśmy odbyć z jakąś osobą, albo myśli w rozumieniu dyskursywnym, czyli odbywamy rozmowę z jakąś znaną nam osobą, ale mogą też się pojawić wizje na przykład, czyli coś, co nie ma zakorzenienia w naszej rzeczywistości, ale przejawia się jako spontaniczna manifestacja umysłu. I wobec emocji i myśli możemy, jeżeli one nie są zbyt intensywne, to po prostu pozwalamy im przepłynąć. Zauważamy, że one się pojawiają, one się kończą, wracamy do oddechu, wracamy do skanowania ciała i mamy takie poczucie obecności wówczas. Jeżeli one są nieco intensywniejsze, możemy starać się je zatrzymać. To znaczy wykonujemy taki proces mentalny polegający na tym, że okej, pojawiła się taka emocja, widzę, że ona jest, dziękuję, odpuszczam ją, wracam do oddychania i do skanowania ciała, wracam do takiej obecności tu i teraz. Jeżeli one są intensywniejsze albo przechodzą, albo przejawiają się jako tak zwane formacje mentalne, formacja mentalna w buddyzmie rozumiana jest jako, to są uczucia, na przykład gniew, ale nie takie, które pojawiają się momentalnie, bo coś nam się przydarzyło tego dnia, tylko to są nasze nawyki emocjonalne czy nawyki mentalne. Jeżeli jestem osobą, która generalnie rzecz biorąc ma tendencję do tego, żeby się szybko gniewać, to gniew byłby moją formacją mentalną, poza tym, że może też być moją emocją. Więc jeżeli to są jakieś takie mocniejsze emocje albo bardziej obsesyjne myśli, albo właśnie formacje mentalne, to wtedy otrzymujemy narzędzia opiekowania się nimi. Czyli takiej analizy, skąd one się wzięły, to jest taki moment dyskursywny, bym powiedział, czy analityczny w medytacji, pewien wysiłek analityczny, który wkładamy. Skąd one się wzięły, dlaczego mi towarzyszą, co mógłbym z nimi zrobić. Zresztą chciałbym dodać, że istnieją takie tradycje w buddyzmie, na przykład szkoła Gelug buddyzmu tybetańskiego, której przedstawicielem jest Dalaj Lama, które w ogóle dzielą medytację na analityczną i kontemplacyjną i zakładają też, sugerują pewne wątki analityczne podczas medytacji i w innych tradycjach buddyzmu totalnie się to też dopuszcza. To znaczy, jeżeli w sposób spontaniczny przejawia się w nas jakiś problem, jakieś pytanie, coś, co w buddyzmie zen nazywa się koanem i przechodzimy pewien proces analityczny podczas medytacji, nic nie szkodzi, to też jest w porządku. Ale i ten przykład z opiekowaniem się emocjami, formacjami mentalnymi albo myślami jest przykładem też takiego momentu analitycznego w medytacji. Chciałeś coś powiedzieć, Paweł? Tak, bo tylko chcę wrzucić, że mi się oczywiście to bardzo wydaje bliskie temu, co w psychoanalizie jest nazywane swobodnie błądzącą uwagą, czyli takim stanem, w którym wiesz, no leżysz albo siedzisz różnie, powiedzmy, że leżysz na kozetce i no właśnie przepływ myśli to jest tak naprawdę to, nad czym pracujesz, tak? I im bardziej one są zaskakujące, im bardziej one są jakby spontaniczne, tym bardziej należy je wydobyć, żeby właśnie się im przyjrzeć, nie? I właśnie jak mówisz o koanie, no to często jest coś takiego, wiesz, dlaczego kiedy ja powiedziałam to twoim skojarzeniem jest coś, co jest bardzo zaskakujące, czy to jest... I koan powstaje w taki sposób, że jakby no masz tą asocjację tych dwóch rzeczy i jakby połączenie między nimi jest enigmatyczne, prawda? Nie wiadomo, kto je właściwie zrobił, co w tobie ją zrobiło. To nie znaczy, że masz teraz na siłę szukać, wiesz, młotkiem tam walić i wymyślać jakieś połączenia, bo możesz się nie rozpoznać w tym, prawda? Możesz uznać, no może to nie jest ten trop, a może jest, za chwilę się i tak coś pojawia nowego, w związku z tym, prawda, ten przepływ, to co ty mówisz o opiekowaniu się tymi rzeczami, to mi się wydaje, że to opiekowanie w analizie przynajmniej polegało na tym, że wytwarzasz lekki dystans, który nie jest zaprzeczeniem, który nie jest wypieraniem, który nie jest ocenianiem siebie za te myśli, czy prawda, wyrzutami sumienia, bo to czasami są myśli bardzo dziwne, nie? I jak mówmy się, mamy szalone rzeczy w głowie czasami,
tylko właśnie, że robić mały dystans, żeby ich nie utracić, żeby się im spokojnie przyjrzeć i wtedy jakby, no wiesz, to jest obiekt, który możesz sobie obejść dookoła, możesz sobie z tej strony spojrzeć, możesz tak, możesz uznać jego obowiązywanie, możesz się jeszcze zastanowić, że to mi się wydaje jakieś podobne, nie? Że przynajmniej na tym właśnie analitycznym poziomie, nie? Tylko że tutaj jest tak, że potrzebujesz do tego no właśnie kogoś, kto ci ten strumień będzie jakoś tak, kto będzie wrzucał kamień do tego strumienia w pewnym sensie, żeby ten strumień się nie domykał, bo domyka go najczęściej to, co już jest gotowe w twojej konstrukcji, czyli no i to są najczęściej no niestety introjekty różne, tak? To znaczy coś, co ci zapodano, a to oceny, tak, które formułujesz, bo uważasz, że powinieneś się przed jakąś instancją mniej lub bardziej nazwaną tłumaczyć, albo dlatego, że masz właśnie profil, lubisz się, prawda, przedstawiać jako człowiek bardziej wybitny niż jesteś, albo bardziej gniewny niż jesteś, prawda, że to są te wszystkie takie trochę skamieliny, które najczęściej zrobią tą syntezę, no bo to jest twój nawyk. Natomiast żeby tą syntezę spróbować zrobić inaczej, no to potrzebujesz kogoś, kto się tam wtrąci właśnie, nie? Ale rozumiem, że w medytacji musisz to wykonać samemu jakby. Albo za pomocą jakichś technik, rozumiem. No to właśnie to jest ciekawe, sorry, że ci się wcinam, ale chciałem, żeby to też te porównania tutaj funkcjonowały. Żaden absolutnie problem, tak, wykonuję to samemu, przy czym oczywiście te myśli, podobnie jak wspomniałeś, te wszystkie myśli, emocje, one pojawiają się absolutnie spontanicznie i po prostu pracuję z nimi, natomiast to, co jest, to, na czym polegałaby różnica, to jest taka związana z zaawansowaniem praktyki obserwacja, że generalnie rzecz biorąc wszystko to, co jest przejawem naszego umysłu, że to absolutnie przemija. To znaczy jakakolwiek silna emocja, jakakolwiek obsesyjna myśl nie pojawiłaby się, to w praktyce medytacyjnej, do tego też jest potrzebna odpowiednia pozycja i tak dalej, masz takie doświadczenie, ja mam takie doświadczenie, że to w ogóle przemija i wracamy do takiego stanu po prostu bycia bez niedyskursywnego stanu obecności, bycia tu i teraz i stanu harmonii ze sobą i z zewnętrznym światem, bo też istotne jest w praktyce medytacji w tradycji Zen, czy w tradycji, w której ja praktykuję, też istotne jest to, że podczas samego przebiegu medytacyjnego również nabieramy, bym powiedział, takiej panoramicznej percepcji. Jesteśmy my, ale jesteśmy obecni w bardzo konkretnej rzeczywistości, tu i teraz. I kiedy w przebiegu medytacyjnym przejdziemy już przez śledzenie oddechu, skanowanie ciała, mamy ustawioną pozycję, zaczynamy pracować z emocjami, z myślami, z formacjami mentalnymi, to może trwać bardzo długo. Ja zazwyczaj wykonuję około 30-40-minutową sesję medytacyjną i tak wydaje mi się to jakoś obłędnie krótko. Znaczy zawsze mi się wydaje, że w ogóle jest tam coś dalej i mam nadzieję się też rozwijać w ogóle w tej praktyce. I możemy, zdarza się, mnie się to zdarzyło kilkukrotnie, dojść do takiego momentu, który w buddyzmie, nie tylko w buddyzmie, nazywamy samadhi, czyli czegoś, co po polsku pewnie się tłumaczy jako wchłonięcie medytacyjne, gdzie kiedy już przechodzą te wszystkie fale emocji, myśli, kiedy już się nimi zaopiekowaliśmy, przetrzymaliśmy je, kiedy już wiemy, że one właściwie pojawiają się, potem znikają, to nie jesteśmy my. Nasze myśli to nie jesteśmy my. Jesteśmy w stanie wejść w pewien rodzaj absolutnie niezwykłego błogostanu. Nawet mnie się to zdarzyło, chociaż nie uważam się za osobę bardzo utalentowaną, jeśli chodzi o medytację. Błogostanu i poczucia absolutnej harmonii ze sobą i z otaczającą rzeczywistością. I to jest moment afirmatywny w medytacji, do którego też nie należy się przywiązywać, ale to jest taki moment afirmatywny i to jest coś, co muszę powiedzieć, że w doświadczeniu medytacyjnym dla mnie i w praktyce medytacyjnej jest bardzo pociągające. To znaczy
To jest z pewnością każdy z nas i każda z nas takie doświadczenie ma. Nie wiem, można je osiągnąć paląc pierwszego papierosa przy porannej kawie. Natomiast to, co daje medytacja, to jest to, że tego typu doświadczenie można dość długo utrzymać. I przebywanie w nim jest dla mnie absolutnie ożywcze, niesamowite, pokrzepiające, uspokajające, dające poczucie, że to wszystko ma sens. No wiesz, te wszystkie takie afirmatywne elementy, ale też, więc tyle na temat medytacji. Też chciałem samego przebiegu medytacyjnego, ale pozwól jeszcze, że zrobię kilka takich mikroprzypisów. To, co jest, znaczy medytacja, tak, to jest po pierwsze ten czas, kiedy jesteśmy, kiedy nic nie robimy, co jest w ogóle niesamowite. To jest czas, kiedy jesteśmy w kontakcie ze sobą i oczywiście wiadomo, że ten kontakt ze sobą bywa pozytywny, bywa również negatywny, ale to jesteśmy ciągle my, w związku z czym, wiesz, nie ma jakby o czym mówić. Jeśli chodzi o możliwość osiągnięcia samadhi i to, co nazwałeś takim stanem zrozumienia, że w gruncie rzeczy podział na dobre, złe, poczucie winy, brak poczucia winy, to jest właściwie dyskursywna konwencja i jest to na nas nakładane właściwie z zewnątrz, ponieważ w takim absolutnym wymiarze nie ma czegoś takiego jak robienie źle bądź robienie dobrze. To jest też, to jest te, jakby to powiedzieć, zyski z medytacji są bardzo, bardzo fajne, ale ważne w związku z medytacją jest to, żeby przebywać ze sobą w naturalny sposób, jeśli chodzi o procesy mentalne czy działalność naszego umysłu. W związku z czym, jeżeli podczas medytacji zdarzy się, bo może być takie wyobrażenie, że medytacja służy temu, żeby to wszystko wyciszyć i osiągnąć samadhi. No i jak nie osiągamy samadhi, no to natychmiast jesteśmy rozczarowani i tak dalej, i tak dalej. W żadnym wypadku nie róbmy tak. Jeżeli w trakcie medytacji pojawia się jakiś moment analityczny, pomysł, coś takiego czysto intelektualnego, co daje nam poczucie pewnej satysfakcji, wzrastania, po prostu też możemy za tym iść. Ja też miewam takie przebiegi medytacyjne, zwłaszcza rano, kiedy jestem, budzę się jakiś pełen takich emocji, wiesz, przepływających myśli, że po prostu medytuję przez 10 bądź 15 minut, pozwalając tym myślom po prostu płynąć i zdarza się, że ponieważ ja jestem akurat kreatywny rano, zdarza się, że podczas porannej medytacji po prostu mam najlepsze pomysły związane z pracą, czymś tam i absolutnie dopuszczamy to też jako osoby medytujące, taki moment kreatywny. I ostatnia rzecz, którą chciałem na ten temat powiedzieć, to jest to, że ponieważ jesteśmy w buddyzmie, otrzymujemy nauki właśnie dotyczące różnych aspektów rzeczywistości, też zdarza się na takim późnym etapie medytacji, na krótko bym powiedział przed osiągnięciem samadhi, o ile nam się to udaje, to nie jest dążenie, więc nie jest to problem, ale zdarza się, że w sposób spontaniczny zaczynamy rozumieć, czy też wyświetlają nam się, albo rozumiemy właśnie konkretne kategorie nauki, w jakiś sposób w nas się one osadzają. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. To jest też bardzo niezwykłe i to jest ten moment sprawdzenia, o którym mówiłem wcześniej. To jest ten moment doświadczenia, czy gdzie jeżeli wyświetla mi się coś związanego z naukami, niech to będzie inkarnacja, niech to będzie nieistnienie ja, niech to będzie karma, niech to będzie współzależne powstawanie i w tym momencie mam takie poczucie, kurczę, w ogóle aha, to jest tak, ja to zrozumiałem. To są wspaniałe momenty i to właśnie jest takim, wiesz, papierkiem lakmusowym tego, czy pewne nauki są nam bliskie, czy nie są nam bliskie. Tak, znowu mam katalog analogii, które mi się nasuwają natychmiast. Wiesz co, jedna rzecz to jest to, jak mówiłeś o tym, że dajesz płynąć myślom i że w związku z tym na jakimś poziomie je zrównujesz ze sobą wszystkie. Jeden z takich koanów, że tak się wyrażę, które usłyszałem na swojej analizie, to właśnie było to, że i to jest bardzo dla mnie teraz oczywiste,
ale nie było to oczywiste bardzo długo, to znaczy to, że wszystkie myśli są tej samej godności. To jest w ogóle też taka dziwna kategoria, prawda? Że również te myśli, które ja zawsze uważałem w swojej głowie za absolutnie wyklęte, prawda? Które są skandaliczne, albo których ja się wstydzę, albo które są po prostu głupie straszliwie, nie? No bo to umówmy się, ja się z różnych rzeczy lubię rozliczać, między innymi ze swojej błyskotliwości. No, wychodzi nie wszystko. Takie życie, ale wiesz, że jakby, że to po prostu jest i że to, że one mają tą samą godność, znaczy, że niczego się nie dowiesz, jak zaczniesz od tej hierarchii. Znaczy, to jest bardzo zły punkt wyjścia. Nie? Znaczy, jak chcesz zacząć od dobra i zła, no to weź naklej te dobro i zło i idź do domu, no bo to jakby to nie jest żadna praca. Druga rzecz to jest ściśle związane, to jest to, że nie jesteś swoimi myślami, nie? Że jakby ja, mój głęboki stosunek do tego, co przepływa przez moją głowę, to jest coś, co ja dopiero sobie mogę wypracować. Ja zresztą teraz często mam coś takiego na zewnątrz. To jest ważna kategoria dla mnie przynajmniej w tej terapii, że to, co się dzieje jakby na samej sesji, a to, co jest w tak zwanym zewnętrznym świecie, no to są dwie różne rzeczy. To znaczy, że psychoanaliza mnie nie uczy tego, żeby nie brać pod uwagę realności świata społeczno, wiesz, codziennego, tylko raczej daje przestrzeń, gdzie można to zawiesić, żeby coś jakby przepracować. Ale to nie jest tak, że ja wychodzę i jestem, wiesz, po prostu paranoikiem albo jakimś psychotykiem, który po prostu nie uznaje tarcia rzeczywistości. Natomiast, że to jest właśnie, że ja mogę mieć w głowie rzeczy, które po prostu mi się pojawiły. One mają status myśli, skojarzeń albo interpretacji albo czegoś, ale ja jeszcze nie wiem, czy ja tak myślę. Wiesz, ja czy to jest myśl moja, to znaczy ja tak uważam i to taki mam pogląd, to ja jeszcze muszę zobaczyć. Nie? Natomiast szanuję to, że to się w ogóle pojawiło, prawda? I nie próbuję tego natychmiast egzorcyzmować. I to też mi się wydaje dotyczy tego źle dobrze. Nie? To znaczy, że tutaj jakby to rozróżnienie, wydaje mi się, ono funkcjonuje na zewnątrz i ja się go nie wypieram jakby w takim życiu, wiesz, no jakby już takim realnym, ale w analizie to też nie jest dobry punkt wyjścia, dlatego że no, że dobro i zło to zależy, kto w tobie gada, prawda? No to znaczy, kto to ocenia, prawda? Przeciwko czemu, wobec czego i tak dalej. To, co dla mnie wydaje się taką ultraostateczną wartością w tej analizie, jeszcze mam nadzieję, do tego wrócimy na koniec, że to jest prawda. I to jest bardzo zaskakujące, bo wydawało mi się właśnie, że psychoanaliza, wiesz, to jest taka nauka relatywizowania wszystkiego. Natomiast teraz myślę, że to jest jakby nauka prawdy. I nie jest to właśnie prawda, która polega na tym, wiesz, no jest popęd i wszystko tam ten popęd kieruje wszystkim i reszta to jest iluzja. Jakby to nie o taką prawdę chodzi, nie? Nie chodzi o twierdzenie na temat rzeczywistości, tylko chodzi o pewną postawę i wydaje mi się, że jeśli analiza czegoś na dłuższą metę może nauczyć, to jednak bezwzględnej pewnej gotowości na to, żeby po prostu poznawać prawdę. Nie? I to taką prawdę, której się nie chce czasem kompletnie zobaczyć i którą się długo trawi i którą się długo odrzuca, ale też można ją zawsze zweryfikować jeszcze, prawda? Bo to nie jest właśnie coś, co jest jakoś dogmatem do uznania, tylko raczej jakby propozycją, to mi się wydają rzeczy podobne znowu. A powiedz mi jeszcze, bo zapowiadaliśmy to już parę razy, co jest z tymi właśnie, bo wspomniałeś o tych też naukach, prawda, które w ramach... Aha, jeszcze poczekaj, jeszcze jedną chcę tylko rzecz powiedzieć, już naprawdę hasłowo, że właśnie ta technika analizy moim zdaniem mnie nieprawdopodobnie rozwinęła intelektualnie. Znaczy mówię w stosunku do tego, co było, nie mówię, że znowu jeszcze wiele przede mną, ale chodzi mi o to, że to jest coś, co ja widzę po prostu, wiesz, w pisaniu tekstu, w czytaniu, w myśleniu, to jest nieprawdopodobne. Taki trening po prostu zauważania rzeczy, wyłapywania, wydobywania, wiesz, to jest, ja bardzo dużo zyskałem po prostu jako, powiedzmy, autor, nie wiem, badacz czy ktokolwiek, nie, po prostu... To jest świetne, to tak mówię a propos tego, co ty mówiłeś o tych takich kreatywnych momentach, nie? Że to też mi się wydaje bardzo zauważalne. A powiedz mi o tych naukach, bo mówiłeś o tym, że w trakcie też medytacji znajdujesz swoje rozumienie, rozumiem, testujesz swoje rozumienie różnych buddyjskich prawd. Ja właśnie dlatego chciałbym cię teraz o parę tych prawd zapytać.
odpytać cię z tego katechizmu. Może byśmy zaczęli od tego, od tej reinkarnacji, bo to mnie rzeczywiście fascynuje, coś, czego ja oczywiście głęboko nie kupuję, bo jestem przywiązany do przekonania, że jest tylko raz, raz a dobrze. Chociaż wierzę, że mój pies jest reinkarnacją pewnej bliskiej mi osoby, która już nie żyje, no ale to jest jakby moja prywatna sprawa, natomiast moja prywatna teoria, pod którą się jeszcze nie podpisuję w pełni, ale jak to jest na przykład z taką rzeczą, tak? No bo to jest, rozumiem, taka no chyba najbliższa takiej metafizycznej, prawda, zasadzie, no bo po prostu albo wierzysz w to, że jest ten kołowrót kolejnych wcieleń, albo w to nie wierzysz, tak? No to jest pewna jakaś taka narracja, którą no ja bym jakoś identyfikował jednak z takim, taką prawdą wiary. Jak to myślisz teraz? Si. Powiedziałeś o kołowrocie wcieleń. Znaczy, zawsze... To jest laickie, wiesz, to tak zewnątrz, no nie tak, tak. Wiesz, że to jakoś coś nazywa. Absolutnie, ale to jest fantastyczny punkt wyjścia, bo to też wyobrażam sobie, że jeżeli istnieje coś takiego jak popularne wyobrażenie na temat reinkarnacji, to mówi ono mniej więcej coś takiego, że jesteśmy, żyjemy, następnie umieramy, jakaś część naszej świadomości nie umiera wraz z nami, osadza się w kolejnej osobie, która się urodziła i to jest nasze kolejne wcielenie. I to jest taka, powiedziałbym, personalistyczna interpretacja reinkarnacji, która jest w pełni uprawniona. Istnieją szczególnie w buddyzmie tybetańskim, to jest taka, bym powiedział, obowiązująca czy dominująca interpretacja reinkarnacji. Ona funkcjonuje jako takie podstawowe wyobrażenie przede wszystkim ze względu na Zachodzie, funkcjonuje przede wszystkim ze względu na popkulturę. To znaczy, jeżeli ktoś oglądał jiś film hollywoodzki typu Kundun, gdzie jest poszukiwanie kolejnego wcielenia Dalaj Lamy, od tego ten film, jak pamiętamy, się zaczyna, no to oczywiście w sposób naturalny ma taką intuicję, że mniej więcej w ten sposób wygląda reinkarnacja. Istnieją również nieco inne, bym powiedział, takie bardziej materialistyczne spojrzenia na reinkarnację w buddyzmie. W tradycji, której ja praktykuję, w buddyzmie Zen czy w naukach Thich Nhat Hanh, tak mówiąc już zupełnie wprost, to podejście jest nieco inne i mówi mniej więcej coś takiego, że generalnie rzecz biorąc, jesteśmy bardziej pewnym konglomeratem skupisk, konglomeratem elementów, które z dużym prawdopodobieństwem istniały wcześniej, zanim zaczęliśmy funkcjonować, żyć w tej formie, i z ogromnym prawdopodobieństwem będą również istniały później. I mogę podać przykład, jeśli o mnie chodzi. Kiedy myślę o sobie, to oczywiście zdaję sobie sprawę, że istniałem zanim się urodziłem. Istniałem jako geny, jako DNA wielu pokoleń mojej rodziny, ale istniałem również na przykład jako emocja moich rodziców, żeby mieć dziecko. Jak myślę o swoim intelekcie, o tym, co myślę, o moich przekonaniach, to dostrzegam, że oczywiście większość z nich istniało na długo, zanim ja się pojawiłem. Już o buddyzmie nie wspominam, ale jeżeli myślę o teoriach społeczno-politycznych, które mnie interesują, to są myśli, które istniały długo przede mną. I w tym sensie, w jakimś sensie istniałem, zanim przybrałem tę formę. Oczywiście też, kiedy myślimy o takim istnieniu, życiu, o naszej materialnej postaci, o tym, że składamy się właściwie z pierwiastków, które naprawdę istniały przed nami, znaczy na długo przed nami istniały, to i po śmierci naszego ciała te pierwiastki dalej będą funkcjonować. Będą funkcjonować w innych konstelacjach, konglomeratach, będą cały czas istnieć. To kiedy tak wydłużymy sobie w pewnym sensie takie racjonalne myślenie o byciu,
to możemy mieć, ja przynajmniej wówczas mam jakieś takie łagodniejsze podejście do czegoś, co nazwałbym przede wszystkim transmigracją, bo to jeszcze nie jest reinkarnacja. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że ta personalistyczna interpretacja reinkarnacji, ona bywa nawet dla mnie, chociaż ona nie jest głównym motorem mojego wyobrażenia na ten temat, ona nawet dla mnie bywa niezwykle pomocna. Mogę podać taki przykład. W jednym z przebiegów medytacyjnych jakiś czas temu pamiętam, że miałem podczas tego momentu, kiedy pojawiają się wspomnienia, myśli i emocje, wyświetliło mi się wspomnienie z dzieciństwa, z domu rodzinnego, które na początku wzbudziło we mnie poczucie ogromnego ciepła, poczucia bezpieczeństwa, czegoś super pozytywnego, a następnie bardzo dużo żalu w związku z tym, że zostało to przeze mnie utracone i że to już nigdy tak nie będzie. I kiedy jakby pracowałem z tym żalem, przypomniało mi się ni stąd, ni zowąd zdanie kończące powieść Martwa natura z dzięciołem. To jest postmodernistyczna powieść sprzed wielu, wielu lat, nie pamiętam niestety autora, natomiast ja czytałem tę powieść może z 10-15 lat temu i zdanie kończące tę powieść brzmi: nigdy nie jest za późno, żeby mieć szczęśliwe dzieciństwo. Zawsze traktowałem to zdanie jako świetny dowcip i jakoś ono się we mnie zapamiętało, ale wtedy podczas tego przebiegu medytacyjnego ono nagle do mnie wróciło i pomyślałem, zaraz, może ja zapamiętałem to zdanie właśnie dlatego, że w pewnym sensie nigdy nie jest za późno, żeby mieć szczęśliwe dzieciństwo. To znaczy, że ja jeszcze będę miał niezliczoną ilość szczęśliwych dzieciństw. I to mnie, wiesz, tak absolutnie uspokoiło, dało mi taką perspektywę poczucia sensu i harmonii, że absolutnie poczułem się super dobrze. To był dla mnie sygnał, że właśnie ta personalistyczna interpretacja reinkarnacji może być niezwykle pomocna. Więc jakby zmierzając do konkluzji a propos reinkarnacji, jeżeli pytasz mnie, czy ja wierzę w reinkarnację, to odpowiem w ten sposób. Podczas medytacji zauważam, że myślenie w dłuższym czasie niż moje istnienie w tej chwili, w tej formie, sprawia, że czuję się pewniejszy, że mniej cierpię, że widzę większy sens w życiu i w tym sensie mam wrażenie, że refleksja wokół reinkarnacji i transmigracji działa na mnie pozytywnie. Czy to jest wiara w reinkarnację? Tego nie wiem, ale tak. I jeśli natomiast żywię naprawdę, wydaje mi się, coś takiego wręcz bym powiedział oczywistego w takim przekonaniu, że na wiele sposobów istnieliśmy, zanim przybraliśmy tę formę i postać i że zostajemy również po śmierci w tym, co zostawiamy jako myśli, jak oddziałujemy na rzeczywistość. Niekiedy, jeżeli jesteśmy rodzicami, również pozostawiamy po prostu biologiczny ślad naszego istnienia w przyszłości, to tutaj raczej nie mam jakichś wielkich problemów, żeby przyjąć tego typu perspektywę. Wiesz, co ciekawe, co powiedziałeś w tym dzieciństwie, bo ja oczywiście pomyślałem też o tym, że w psychoanalizie jest coś takiego, taka szansa, chociaż to nie jest dokładnie to samo chyba, ale mi się to jakoś właśnie wydaje interesujące do zestawienia, no że jakby ja też, wiesz, ja też mam w sobie cały czas małego Pawełka, który, wiesz, załamał się psychicznie, bo coś tam, jak miał 6 lat. Znaczy to jest we mnie, to nie jest fakt historyczny, który już przeminął, to jest prawda, że tak jest, ale oprócz tego to jest, znaczy ta krzywda jest we mnie cały czas, w związku z tym na jakimś poziomie moim obowiązkiem jest przywrócić godność tamtemu doświadczeniu w jakiś sposób, jakoś się z nim skomunikować, jakoś i wtedy na przykład nikt go nie opłakał tego cierpienia albo nie uśmierzył go.
i że ja dziś mogę to zrobić, chociaż to nie jest, wiesz, podróż w czasie, nic takiego, tylko że ja to mogę zrobić, bo ja wciąż mam to w sobie, nie? Że to nie jest coś, co po prostu minęło i że to też jest jakiś rodzaj takiego, no tak, że to może nie, ja bym nie powiedział, że to jest szczęśliwe dzieciństwo, to jest jakiś komunikat z nieszczęściem, czy szukanie odpowiedzi na nieszczęście, które już się dokonało, ale które jeszcze obowiązuje cały czas i można z niego zdjąć jeszcze część ciężaru czy coś takiego. A bo chciałem cię jeszcze zapytać o jedną rzecz z tym dzieciństwem, ale to powiedzmy. Tak, bo też pomyślałem teraz, wiesz, pomyślałem też o takiej perspektywie wielopokoleniowości, wiesz, takim istnieniu też czymś, co można by było nazwać transmigracją w perspektywie wielopokoleniowej. Jak wiesz, ostatnio obsesyjnie zajmowałem się czymś, co było dla mnie w życiu dużym wyzwaniem i było to kupowanie mieszkania. Miałem z tym wielki problem światopoglądowy wszelkiego rodzaju i dotarło do mnie, jak silny we mnie jest wielopokoleniowy gen aspiracji klasowej. Ja urodziłem się i wychowałem w Łodzi, pochodzę z Łodzi, troje z moich dziadków byli robotnikami, robotnicami, jedna babcia była chłopką i mam bardzo silny, przez wiele pokoleń u mnie w rodzinie był ten gen taki właśnie aspiracji klasowej, który mi się też uruchomił podczas całej tej operacji kupowania mieszkania. Jakoś ja nie do końca się z nim do tej pory identyfikowałem, nie lubiłem go, też jakoś starałem się z nim pracować w związku też z moim światopoglądem, który jest raczej właśnie taki skierowany ku wyrzeczeniu, nieposiadaniu, no i jest bardziej lewicowy, równościowy, no jakby wiadomo o co chodzi. Ale też to jest dobry przykład tego, że ja istniałem wiele pokoleń wcześniej. Tak, że no tak, ale to jest właśnie to, co chciałem cię w sumie w pewnym sensie zapytać. To jest moja, że tak powiem, amatorska refleksja na motyw transmigracji, że jeśli możesz mieć jeszcze wiele razy szczęśliwe dzieciństwo, to również być może dlatego, że to ja nie jest tak ściśle przywiązane do tego dzieciństwa. To znaczy, że równie dobrze można by to parafrazować na to, że jest jeszcze wiele szczęśliwych dzieciństw do przeżycia. Że jest jeszcze wiele szczęśliwych doświadczeń dzieciństwa, które czekają ciebie, ale ciebie może bardziej ogólnego niż Igora personalnie, prawda? Że jest jeszcze tyle do przeżycia, i że ty też jesteś tego częścią w jakiś sposób. No, no, może nie na własność posiadając to, ale że możesz jakoś o tym myśleć, tak? Że to mi się wydaje jakoś też interesujące. Powiedz jeszcze, chciałem cię zapytać o jedną rzecz, o to ja właśnie, to znaczy, no bo mówisz o tym stanie, do którego dochodzisz, takiej harmonii, powiedzmy. Czy ty byś nazwał to też takim właśnie wygaszaniem siebie? Czy to jest... I jak się tak wygaszasz, że tak powiem, to co jest w zamian? Czy ja to, wiesz, że jakby jest ten moment, kiedy mówisz, że ty się czujesz harmonijnie, że to jest ten stan samadhi, chyba to się tak nazywa, prawda? Że czy to jest stan, w którym ty jakoś znikasz, ty jako osoba, ty jako ja, czy to jest jakoś inaczej to rozumiesz? Wiesz, się wyłączasz, no bo wiadomo, że nie znikasz takim, znaczy to nie jest science fiction, tak, że po prostu cię nie ma w pokoju, tylko że to jest taki stan właśnie odchodzenia gdzieś poza tą fizyczną rzeczywistość, czy ja jakoś źle kombinuję? Wiesz co, to jest raczej stan... Kurczę, to jest super trudne pytanie, wiesz, bo jak staram się odtworzyć to uczucie, to w nim jest, wiesz, to przychodzą mi do głowy same paradoksy, znaczy, że w nim jest pełna obecność i pełna nieobecność. Że w nim jest i forma, i pustka, jak mówi Sutra Serca Doskonałości Mądrości,
Jest problem oczywiście w opowiadaniu o tych doświadczeniach taki, że mamy do dyspozycji wyłącznie słowa, które opierają się na binarnościach, a również buddyzm należy do tych tradycji duchowych, które bardzo starają się podkreślić doświadczenie niedyskursywne i zniesienie dualności. Więc kurczę, strasznie trudno o tym mówić za pomocą słów. Nie, to nie jest tak, że ja mam poczucie nieobecności, mam jednocześnie poczucie pełnej obecności i pełnej nieobecności. Świetnie, jeszcze trzy pytania i odlecimy tym statkiem razem ze wszystkimi słuchaczami. Nie, wiesz, o tym jest naprawdę oczywiście super trudno. Jeżeli mógłbym, odwoływałem się do doświadczenia iluminacji bądź olśnienia, które być może ktoś może mieć, kiedy zapala pierwszego papierosa przy porannej kawie. Więc gdybym miał szukać analogii, to zachęciłbym ciebie czy kogokolwiek do tego, żeby przypomniał sobie takie doświadczenie absolutnej harmonii, tego takiego wow, może mieć związek to doświadczenie z przyrodą, może mieć związek nie z przyrodą, tego takiego momentu o ja, to właśnie tak się czuję podczas samadhi. Mhm. Tak, no to jest ciekawe, bo na przykład poczucie wzniosłości, takie wiesz, tradycyjnie, nie wiem jak tam jeszcze Kant, no przepraszam, że tutaj wchodzę z jakimiś takimi klocami, ale no to jest też taki moment, prawda, że ja doświadcza czegoś tak o wiele większego niż ono samo, że prawda, że to, ta wzniosłość, no to jest między tym, jakiego rozmiaru jesteś ty, a tym ogromem, który poznajesz, tak na przykład ogromem natury, prawda, kosmosu, i że to jest ten moment, kiedy odkrywa się rozum, powiedzmy, według Kanta, ale no, że to jest ten moment, kiedy to jest tak duże, że właściwie ty jesteś najbardziej sobą, jak możesz, no bo się starasz tą skalę w ogóle jakoś ująć, no a zarazem to jest za duże, żeby to, prawda, no bo tego się nie zmieści w twoim ja, w związku z tym to jest jakby w jakimś sensie też poza, czyli to jest jakaś twoja, no właśnie taka obecność, że aż nieobecność, no tak już tutaj świrując troszeczkę i parafrazami. Pozwól, że się do tego odniosę, dlatego że dotykasz kwestii istnienia podmiotu i przedmiotu poznania. W przypadku buddyzmu staramy się mówić o zniesieniu tej dualności i to wynika też z takiego przekonania o czymś, co Joanna Macy, wybitna aktywistka ekologiczna, pedagogzka i również buddystka, nazywa przejściem od ego self do eco self, do takiego ja ekologicznego czy ja rozszerzonego. Jest to perspektywa niezwykle buddyjska i jedną z praktyk, którą otrzymujemy, czy jedną z nauk też, którą otrzymujemy, to jest taka dość głęboka refleksja na temat tego, czy naprawdę nasze ja ogranicza się do tego ciała. Mówiłem o perspektywie czasu, ale też porozmawiajmy o relacji do świata zewnętrznego. I to są bardzo proste takie obserwacje, począwszy od tego, że oddychamy tlenem, który jest na zewnątrz nas, ale bez niego nas nie ma, że wytwarzamy dwutlenek węgla, który, żeby przekształcić się na tlen, niezbędna jest natura, a więc de facto chciałem wskazać na drzewo, które widzę, ale nie widzę tutaj żadnego drzewa, ale w pewnym sensie, albo właściwie dość dosłownie, to drzewo, o, ty masz za sobą roślinkę, ta roślina, dokładnie, jest również częścią mnie, bo gdyby ona nie istniała, to ja bym w ogóle biologicznie nie istniał. I kiedy praktykujemy w ten sposób, to zaczynamy rozumieć, że absolutnie wszystko jest ze sobą powiązane i że nasze ja jest jednocześnie wszystkim. Jest taka zresztą doskonała książka, jeżeli kogoś interesuje filozofia buddyjska współczesna, jedna z niewielu książek dostępnych w języku polskim, wydawnictwo A wydało książkę pod tytułem Buddyjska nauka o wszechcałości, która doskonale opisuje tę perspektywę spojrzenia na coś, co w buddyzmie nazywa się współzależnym powstawaniem bądź współzależnym istnieniem, ale w tym sensie, jak czujesz, tutaj nie chodzi o taki moment, że istnieje podmiot i coś, co jest
większe wobec niego, tylko istnieje absolutna harmonia i jednia. To znaczy ja jestem tym drzewem, tą ziemią. Dodam na przykład, że w niektórych tradycjach buddyjskich, w tej, w której ja praktykuję, ziemia i słońce są również traktowane jako bodhisattwowie, czyli takie istoty, które się nami opiekują. I więc to jest tak, to jest takie poczucie absolutnej jedni ze wszystkim. Okej, to jeszcze chciałem ci zadać ostatnie pytanie, które by było powrotem trochę z tych dalekich podróży na Ziemię, w takim sensie na Ziemię, że jak ty rozumiesz swoje, znaczy połączenie tych swoich dwóch sfer, to znaczy jak ci ten buddyzm wraca, albo nie, no bo właśnie pytam o to, no w tych takich zaangażowaniach codziennych, to znaczy w pracy aktywistycznej, w organizowaniu, w jakiś w uczestnictwie w takim powiedzmy świecie społeczno-politycznym też. Jak ty to rozumiesz? Czy to jest rozdzielne, czy to jest połączone, a jeśli tak, to jak? Ja tego doświadczam w ten sposób. Jest w Upaniszadach, w świętych tekstach hinduizmu. Zatrzymuję się na sekundkę, bo słyszę karetkę. Nie wiem, czy ty ją również słyszysz. Tak, pomyślałem, że wiesz, zadałem jakieś pytanie, które idzie trochę daleko. Włączyły się alarmy. Wspaniała synchroniczność. Ta karetka zaraz przejedzie. W Upaniszadach jest mowa o dwóch ptakach, o jednym ptaku, który dziobie, czy je owoce z drzewa, o jednym ptaku, który dziobie i drugim ptaku, który patrzy. I to jest, można to traktować, interpretować jako metaforę tej części nas, która jest codzienna, reaktywna, która działa w świecie i tej części nas, która jest bardziej refleksyjna, potrzebuje dystansu, potrzebuje klarowności, myślenia w takiego długofalowego, tej części nas, która jest głębią. I dla mnie praktyka medytacji to jest karmienie ptaka, który patrzy, czyli dowartościowywanie i dokarmianie tej części mnie. Natomiast oczywiście ja się składam z przynajmniej tych dwóch części, z wielu innych. Czuję w sobie taką, wiesz, energię, jest we mnie taka energia konieczności pragnienia działania, zmieniania rzeczywistości, oddziaływania społecznego, bycia obecnym w polityce. Jest we mnie taka energia, którą bym spersonifikował jako energia mnicha czy mniszki, to znaczy wyciszenia, izolacji, bycia osobno i one ze sobą po prostu współistnieją. Jeżeli pytasz o to, czy na przykład buddyzm wpływa na sposób, w jaki operuje w rzeczywistości aktywistyczno-kulturalno-politycznej, na pewno tak. To znaczy takie kategorie jak współczucie, jak wsłuchiwanie się, też perspektywa patrzenia na czas, transformację rzeczywistości, na pewno buddyzm ma na to wpływ, ale myślę, że innym tematem, o którym już pewnie go nie otworzymy, bo długo już rozmawiamy, ale to też nie jest tak, że to nie jest rozpoznany teren w aktywizmie. Krytyka polityczna niedawno wydała taką klasyczną książkę Joanny Macy, którą wymieniłem, Aktywna nadzieja, która jest taką propozycją perspektywy aktywistycznej akurat w ruchach klimatycznych i ekologicznych, która jest bardzo nasycona myśleniem i praktykami związanymi z buddyzmem. Istnieje całe, bym powiedział, portfolio ruchów społecznych, które sięgają do tradycji duchowych, całe takie portfolio czegoś, co Hart i Nagy nazwaliby takimi ruchami alternowoczesnymi, czy począwszy od zapatystów przez ruchy rdzennych ludności w Stanach Zjednoczonych, które broniły, które walczyły w tym proteście Standing Rock w 2016 roku przeciwko puszczeniu przez Dakotę Rury Pipeline, gdzie też taki silny, bardzo silny był pierwiastek praktyk duchowych i perspektywy rdzennych ludności w ramach formacji aktywistycznej.
Czy patrząc bliżej Europy, Extinction Rebellion, to jest też ruch, czy to był też ruch, w którym taka element holistyczny dbania o siebie, medytacji, szczególnego kontaktu z naturą był silnie obecny, ruchy antyrasistowskie w Stanach Zjednoczonych, które w przypadku polskim też przełożyły się na praktyki społeczności aktywistycznej, szczególnie afropolskiej, ale też również diaspory afrykańskiej mieszkającej w Polsce, które również mają bardzo taki bogaty zasób praktyk o charakterze duchowym. Więc chcę powiedzieć, że nie jest... Jest też, przepraszam, że ci się wtrącę, bo to jest moje doświadczenie z ostatniej, czy z jednej z ostatnich rozmów w ogóle w podcaście. Teologia wyzwolenia w tradycji katolickiej, chrześcijańskiej, ale ona sięga o wiele szerzej, bo ona ma odmiany islamskie, właśnie jest czarna teologia wyzwolenia, prawda? Taki nurt, który w ogóle łączy, powiedzmy, zmianę społeczną z duchowym rozwojem czy szukaniem zbawienia. Także zbawienie jest też wyzwoleniem w takim sensie polityczno-społecznym. To wiadomo, że w katolicyzmie, i o tym rozmawiałem z Mirosławem Wlekłym, zaorano, że się tak wyrażę, tą tradycję, ale ona nie jest martwa i jest bardzo płodna też intelektualnie, wydaje mi się. Więc to też do tego portfolio na pewno mogłoby należeć, nie? Niezależnie od różnych tam problemów z instytucjonalnymi połączeniami, nie? Ale to... Jasne, zresztą wiesz, zaczęliśmy od naszą rozmowę od Gandhiego, cała ta linia postgandyjska, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o ruch na rzecz praw obywatelskich, Martin Luther King, który był też, wiesz, bardzo zainspirowany, zresztą też ta społeczność wysyłała do Indii już po śmierci Gandhiego, wysyłała do Indii, mam na myśli ruch na rzecz praw obywatelskich, działaczy i działaczki, wiesz, żeby czerpali też praktyki, więc ten przekaz był, że tak powiem, bezpośredni. Cała ta właśnie taka, bym powiedział, chrześcijańska linia ruchów społecznych na rzecz praw obywatelskich. Absolutnie nie jest to nic, co jest, powiedzmy, powiem tak, duchowość nie jest absolutnie obca, już na pewno nie jest w kontrze do aktywizmu. Ja uczę się cały czas łączyć te dwa elementy. Znowu, ponieważ polecam również jakieś książki, jeżeli jakaś osoba jest zainteresowana poczytaniem o buddyzmie zaangażowanym, o tym nurcie, to istnieje antologia w języku angielskim pod tytułem True Peace Work – Essential Writings on Engaged Buddhism, która stanowi ostatnie wydanie tej antologii, ukazało się chyba 2 czy 3 lata temu, dość świeże jest, czy po prostu jest świeże, która stanowi antologię najważniejszych w drugiej połowie XX wieku pism z zakresu buddyzmu zaangażowanego i też pokazuje historię ruchu. I niektóre z autorek i autorów mogą być dla nas bardzo zaskakujące, bo pomijając Dalaj Lamę czy Thich Nhat Hanha, czy Joanne Macy, o której wspominałem, znajduje się tam również na przykład tekst Bell Hooks, która była w Stanach Zjednoczonych, również uczestniczyła w dyskusjach dotyczących w ogóle perspektywy duchowej w aktywizmie i też przez sangę amerykańską i nie tylko jest uważana za jedną z takich wpływowych osób na myślenie w kategoriach duchowych o aktywizmie i polityce. Więc gorąco polecam True Peace Work, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak to wygląda, jeśli chodzi o buddyzm i aktywizm. Super. Ja też myślę o sobie w taki sposób, że to też myślę jest długa kwestia, ale chyba się złapałem na tym, że właśnie przez analizę zacząłem dostrzegać również właśnie na zewnątrz, mając powiedzmy jakiś trening na sesjach, takie momenty, ja bym to nazwał takiej mikrokorupcji. I ja chyba jestem na etapie, że jakby ja się tutaj teraz zacząłem zajmować tym trochę też na zewnątrz dla siebie, nie? To korupcji rozumianej w taki sposób, że tak jak ja mam te właśnie introjekty, wiesz, że no tak mówiąc trochę stereotypowo właśnie, że wiesz, w mojej głowie gada jakiś ojciec, który mnie ocenia, powiedzmy, tak? To, że jakby tego jest też niesamowicie dużo w przestrzeni dyskursu takiego politycznego, społecznego, towarzyskiego też oczywiście, tak? No, że ludzie profilują cię, stawiają ci jakieś zadania milczące, musisz odpowiadać wobec jakichś ich projekcji, prawda? No, jak takie tego.
ale że w przestrzeni politycznej, społecznej to jest nieprawdopodobnie silne, nie? No bo na tym się opiera właściwie każda forma ideologii. I że ja chyba zacząłem, zresztą tak traktuję trochę też ten podcast, nie? Że w sposób taki oczywiście jakoś chyba miękki i poszerzony, ale że właśnie wiesz, że ja się stałem trochę bardziej naprawdę zainteresowany prawdą, nie w tym sensie, że naiwnie wierzę, że to jest takie łatwe do znalezienia, tylko że po prostu mówiąc tak jakby do siebie trochę, prawda, że no ja nie po to 12 lat jakby odpracowuję jakieś rzeczy, żeby teraz dać sobie mówić różne rzeczy, wiesz, tak ad hoc, nie? Znaczy no nie. Jak ja już się mam nie przejmować tym, co myślą inni, zanim ja o tym samym zdążę pomyśleć, albo też dzięki innym coś pomyślę, tak? No bo to nie jest jakaś iluzoryczna, quasi boska autonomia, tylko po prostu, no, że filtrujesz rzeczy, no to ja mam poczucie, że o wiele bardziej zyskałem na takim też orientowaniu się, wiesz, własnym w tych przestrzeniach, nie? I czasami to jest też niełatwe, bo jest bardzo dużo takich momentów, w których no nie powinno się mieć pewnych myśli, albo niełatwo jest sobie to wytłumaczyć, ale że to jest jakaś też, mi się wydaje, droga taka na zewnątrz, no, że tutaj widzę połączenie i też jakąś użyteczność tego, co się skądinąd odbywało w przestrzeni całkowicie wewnętrznej, jakby takiej indywidualnej, nie? W której jednak się zajmujesz odnajdywaniem jakichś takich swoich kolein, ale że to możesz zastosować na zewnątrz i w tym sensie wydaje mi się, że analiza może być też nawet politycznie bardzo, bardzo użyteczna, nie? Że o wiele szybciej prześwietlasz różne rzeczy, które cię mają w pewną rzecz wtłoczyć, nie? Że mają cię użyć do tego, żebyś albo nagiąć twoją wrażliwość do jakiejś takiej przygotowanej przegródki. Nie? I to mi się wydaje no też wyzwalające bardzo. Właśnie bardziej wyzwalające niż takie, że ja tam wiesz, do jakiejś jakby prawdy dotarłem i jej strzegę teraz, tylko że właśnie to po prostu wyzwala. Nie? No i też nie jest o wiele łatwiejsze niż to wyzwalanie się takie prywatne, nie? Że to też jest, są tego różne koszta i to też jest w sumie okej. Okay. Igor, chyba że chcesz coś jeszcze na to powiedzieć, coś dwa słowa o prawdzie. Wiesz, chciałem, też ostatnio czytałem znakomitą książkę Laego Warda pod tytułem America's Racial Karma, czyli pyła ujęcia też dziejów społecznych i politycznych rasizmu w Ameryce z perspektywy karmy kolektywnej. Więc istnieje też w buddyzmie zaangażowanym jakby refleksja historyczno-społeczno-polityczna, która stara się szukać wyjaśnień dla pewnych naszych zbiorowych zachowań, duchów krążących po okolicy, która sięga po to instrumentarium buddyjskie. Wiesz, to jest też, ja mam wrażenie, że to intelektualnie też jest bardzo, może być bardzo inspirujące czy ożywcze dla teorii krytycznej. I to jest ostatnia rzecz, którą chciałem dodać na temat buddyzmu i zaangażowania. Igor, słuchaj, bardzo ci dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Bardzo ciekawie się z tobą zawsze, ale teraz mamy to już nagrane, rozmawia na ten temat. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas słuchają, też coś z tego dla siebie wezmą. Niekoniecznie to, co my byśmy chcieli dać, albo co nam się wydaje, że jest do wzięcia. I to też jest oczywiście super. No i mam nadzieję, że jeszcze się tutaj jakoś usłyszymy i zobaczymy. Tymczasem, wiesz, chylę czoła i wiesz, trzymam kciuki za zabrnięcie w pustki i różne takie doświadczenia. Dzięki. Dzięki też państwu za uwagę i jak zwykle namawiam do wykonania szeregu czynności w paskach różnych interfejsów i tak dalej. Polecamy się z następnymi odcinkami. Dzięki i do zobaczenia. Ciao.